Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Siemano, Mateusz Miściwojewski, Małgosia na bieżąco razem ze mną, Alan Kwieciński, witam cię bardzo serdecznie. Alan, bardzo spokojna konferencja, było bardzo spokojnie między tobą i ogólnie, no jakoś nie byłeś taki, wiesz, porywczy jak ostatnio na przykład na tym cage'u. I końcówka. Ja jak wychodziłem akurat z konferencji, słyszę te słowa Arkadiusza Tańculi, też zrobiłem napięcie zwrot i mówię, kurde, co jest, co on mówi do Alana? Zaraz mówię, p***ole, listwę i tak źle się skończy, kurwa, ty, bo naprawdę, bo k***ki na pałę. Jeżeli takie są pomówienia, to wiesz, to przesadzasz, bo ja wiem, co zrobiłem w stosunku do Skulaka. Pogadaliśmy o tym, wytłumaczyłem mu co i jak, więc podał mi rękę, a to, że dalej strzela fała, to już nie moja wina, nie, ale wiesz, ja nic złego nie zrobiłem tak naprawdę. Idzie właśnie Arek, słuchaj, i on powiedział takie słowa, że nic... Pokaż mi te rozmowy, k***a, pokaż mi te rozmowy, te screeny. No to widzisz, no. No ale no widzisz, no to k***o w takim razie. No to jeżeli masz k***a z pierwszej ręki, no to k***a, pokaż mi tę rozmowę całą. Pokaż mi całą rozmowę i te screeny. Ale rozmowę jak z gościem rozmawiałem. Rozmawiałem z nim przez telefon. Dociśnij. Szanowni Państwo, proszę o powrót na miejsca. Zagrzało cię to chyba bardzo. Jeżeli Arek jeżeli mówi prawdę rzeczywiście, to teraz do Skulaka zadzwoni. Ja rozmawiałem z nim przez telefon dzisiaj i tak powiedział. Że ja wypisywałem, tak? Że ja wypisywałem, tak? On to ale tego kwiatu jest twój świat, kurwa. A ty musisz akurat zawsze do dziewczyny swojego kumpla, kurwa, pisać. No i chyba teraz już konflikt znowu narodził się od początku, co? Nie zostawisz tego tak? No, na pewno nie. Było spokojnie bardzo, chyba na tą konferencję przychodziłeś z takim dobrym nastrojem, co? A teraz wychodzisz nie, i... No po prostu no, zniszczę go po prostu tej klatce i tyle, no. Nie będzie nawet uznaj. O co chodziło, myślisz mu w tych słowach? Bo on powiedział, nawiązał do tego waszego wcześniejszego konfliktu, powiedział, że ty się nic nie zmieniłeś, że dalej jesteś takim samym k***kiem, jak byłeś wcześniej. Nie, ale co, on z Dagmarą on z Dagmarą nie styczno się nic. No było narzeczoną, więc on ten, więc poszło o całkowicie inny schemat, wiesz, inny schemat konfliktu, jak to się mówi. Czyli tak jak rozmawialiśmy ostatnio po cage'u, konflikt ten nigdy się nie zakończył między wami, można tak powiedzieć. Dalej wy to sobie trzymaliście i widzę, że teraz przed tym turniejem na tej konferencji znowu się to zaogniło. No trzeba dać kurwa temu upust, no teraz to moje. Ta walka pewnie teraz myślisz, że będzie inaczej wyglądała niż ta twoja pierwsza z Arkadiuszem Tańculi, co? Zagrywka z jego strony, bo tak nie było, zagrywka ze Skulaka strony, więc zaraz go też pocisnę w takim razie, bo już też już z innego źródła słuchy, że chodzi i pier... a tak nie było, ty. Myślisz, że tu właśnie w tym, co teraz Arek mówił, to mógł to usłyszeć od właśnie od Skulaka? Nie wiem, interesuje mnie to, zaraz go zadzwonię i pocisnę naprawdę, bo bo jeżeli rzeczywiście chodzi i gada, to bardzo z jego strony, bo tak nie było. Będziesz chciał powiedzieć, jak to było, czy na razie zostawiasz sobie ten temat nie, i porozmawiasz? Ja sobie to wyjaśnię. Jeżeli trzeba będzie, to po prostu powiem, jak to było, nie? Nie ma problemu, bo ja się tego nie wstydzę ani nie boję, bo nic, kurwa, nie wypisywałem do jego dziewczyny. Zresztą nie wiedziałem, że to jest jego dziewczyna, kurwa. Zresztą tego, bo poznałem ją, kurwa, inaczej, na zdjęciach wyglądała inaczej, więc ja nawet nie wiedziałem, że to jego dziewczyna jest, nie? Słuchaj, jak te twoje ostatnie dni przed tym fejmem na Narodowym? Ja już łapię świeżość, więc bardzo dobrze się czuję, zero kontuzji, to było najważniejsze. Bo gdzieś tam się borykałem z kontuzjami, jakiś czas temu skręciłem kostkę, potem palec mi stał, jak pracowałem przy siatce, palec mi stał w siatce, więc go kurwa wybiłem go tak, że kurwa makaron świderki kurwa z niego wyglądał, nie? Więc został mi palec w siatce, nie mogę chodzić przez parę dni, ale już wszystko jest okej, więc cieszę się, naprawdę bardzo cieszę, że nie mam już żadnych kontuzji. Cieszę się, że to właśnie Arek Tańculi jest swoim pierwszym rywalem i możesz się z nim zmierzyć w tym pierwszym pojedynku, czy wolałbyś kogoś innego z tej puli? Nie, powiem ci, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chcę jak najszybciej naprawdę tej walki, bo jestem kurwa dobrze się czuję, jestem naładowany pozytywnie oczywiście, więc chcę raz na zawsze zmazać tą plamę, którą zostawiłem z tej edycji. A to już dawno temu było, co nie? To zostaje. Długo już o tym myślałeś, o tym rewanżu. Ja to się... czas, bardzo. I naciskałem federację, żeby to zrobili, więc no nie ma innego, nie ma lepszego miejsca. Nie ma lepszego miejsca. Nawet jego, szczerze mówiąc, nawet jego sztab wie, że przepierdolę tą walkę. Jeżeli jego sztab wie, że przepierdolę tą walkę, no to wiesz. No dobra, jak to jest z tymi melanżami? Nie baluję. Ja powiem ci, ja nigdzie nie wjeżdżałem. Ostatnio nagrywałem tylko teledysk w Mazurskim Raju, gdzie serdecznie go pozdrawiam. Nagrywałem tam teledysk, nigdzie nie wjeżdżałem. Ja, jako też DJ, zrezygnowałem, kurwa, wszystkich festiwali, nigdzie nie wjeżdżałem. Ja siedziałem jak ten, kurwa,
kapeć w domu, więc... Ale widziałem teraz po co. Wiedziałem po co teraz siedziałem w tym domu. Bardzo dobrze się czuję, bardzo się czuję w swoim ciele. Nie pamiętam kiedy. Ale to nawet pod naszym ostatnim wywiadem ludzie napisali w komentarzach, że chyba widać po Alanie, że odstawił co nieco, no bo w ogóle inaczej się wypowiada. Bo naprawdę, trzeźwy umysł, bo wiesz... Ja mówię to otwarcie, balowałem, okej, imprezowałem, wszystko jest dla ludzi, ale dla mnie narodowy teraz, odkąd się dowiedziałem, że mogę tam uczestniczyć, mogę brać w tym wspaniałym wydarzeniu udział, naprawdę cieszę się i naprawdę może mi łza, a na pewno się zakręci łza, jak nie popłynie. Ja wiem, że to jest może dziwne pytanie, no bo nie można się cieszyć za bardzo z tego, że się ma konflikty, się z kimś kłóci, ale czy ty... Cieszysz się w jakimś sensie, że zaogniło się to między tobą i Jarkiem i masz teraz do niego taką agresję, jeszcze inną niż to sportową i będziesz chciał mu pokazać w klatce swoją wyższość? Ciężko powiedzieć. Powiem ci, że ja i tak, cel się nie zmienia, cel jest taki sam. Zrobię robotę najlepiej, jak będę potrafił. Czy to skończę przed czasem, czy to skończę w regulaminowym czasie? Wiem, że to będzie na moją korzyść. A potem możesz mieć kolejną szansę na rewanż? Na Tomka Zadymę. Myślisz, że zmierzysz się z nim? Dlatego powiedziałem. Dla mnie idealna drabinka będzie, jeżeli Arek, Zadyma i Wiewiór. Ale myślisz, że wygra z Cyborim? Tam jest mała klatka. Tam może być wymiany. Ten jednak ma syn mało twardą głowę, więc naprawdę. A nie uważasz, że wasza część drabinki walczy w taki sposób, jesteście bardzo eksplozywni wszyscy, bardzo lubicie wymiany, że wy możecie się bardzo porozbijać przed tym finałem? To jest walka. Oni mają, ta druga strona drabinki jest bardzo lejtowa, bardzo. Myślisz? Tak. A kogo byś tam z nich uznał jako najlepszego? Najlepszego? To mi się wydaje, że to Wiewiór. No, Wiewiór jest w miarę wytrzymały, ogarnia parter. A myślisz, że to jakbyś się na przykład spotkał Wiewiórem w finale i to, że z nim wygrałeś w tym K1 i to w sposób spektakularny, to byłaby duża taka przewaga psychiczna? Tak. Mi się wydaje, że tak. Na pewno zostawiłem mu sporą rysę na głowie. A jak z tym twoim MMA? No bo my wszyscy ciebie pamiętamy z tych twoich walk w stójce. Dużo tych pojedynków było w stójce. W MMA nie było tych pojedynków tak dużo. Ale mówisz, że poprawiłeś się w tym elemencie i myślisz, że... Bardzo mocno. Nawet mówię, ala zapaśnik, nie? Naprawdę. Bo mocno poprawiłem te zapasy i parter, tak więc... Z Sebastianem tak samo dużo robiliśmy. Gdzie inni się budzili, albo się nie budzili. Dalej afterowali. Ja w weekend zakupiłem. No i dobra, na koniec. Powiedzmy tak, jakbyś miał zasymulować całą kartę, jak to będzie wyglądało, ten turniej? Kto przychodzi dalej, z kim się? Pewnie ty mierzysz w finale, no bo myślę, że nie ma innej. Chcę i się cały czas wizualizuję, ale na początku skupiam się na tej pierwszej walce. Bo z całej tej wszystkiej drabinki, na niej najbardziej mi zależy. No to co, dziękuję ci bardzo, widzimy się na ważeniu. Dziękuję bardzo.